udało się tak piękne miejsce w Warszawie na Nowej Pradze stworzyć? Ha, mocnymi rękoma, żeby było szybko i porządnie tak naprawdę. Powiedz, jeżeli chodzi o dzisiejszy pokaz i w ogóle jeżeli chodzi o gości, czy wszyscy dopisali? Wszyscy dopisali, bawią się przednio, właśnie wjechał bufet, więc mam nadzieję, że też jakby nasze oczekiwania co do jedzenia każdemu gościowi posmakują. Jak lubisz dobre jedzonko, to zapraszam. Goście dopisali, no publiczność miałem przednią przy premierze swojego kawałka. Mam nadzieję, że trochę rozkulałem tą imprezę po prostu. Czy pan już tutaj często robić eventy? No jasne, że będę robił często. Chcecie na przykład zrobić produkcję filmową, nawet urodziny albo wesele możemy tutaj zrobić. Raczej próbujemy puścić to w stronę industrialną, wydarzenia artystyczno-industrialne z racji tego, że ta przestrzeń jest taka, ale otwieramy się na różne aspekty. A skąd właśnie pomysł, żeby właśnie w tym miejscu stworzyć to centrum artystyczne? Słuchaj, jest po pierwsze za mostem Stare Miasto, więc jesteśmy w centrum, ale z drugiej strony odcinamy się od centrum i mamy miejsce z racji otoczenia, jakie tutaj jest i naszej industrialnej przestrzeni wewnątrz, zrobić coś ciekawego, niestandardowego i właśnie z mocnym dociskiem na sztukę taką z prawdziwego wydania, a nie taką super, bym powiedział, bąbelkową i różową.